Witam wszystkich na analizie drugiego już odcinka serialu Duna Proroctwo, a jest co analizować, ponieważ moim zdaniem, kolokwialnie rzecz ujmując, zaczęło się dziać. Analogicznie do pierwszego odcinka opiszę fabułę i postaram się wytłumaczyć wszystkie zawiłości, easter eggi oraz zastanowię się nad niektórymi kwestiami. Jeśli nie widzieliście analizy pierwszego odcinka, odsyłam do niej, a link znajdziecie w opisie oraz na karcie, która powinna wyświetlić się w tym momencie na ekranie. Tradycyjnie dziękuję wszystkim wspierającym, dzięki Wam mogę kontynuować opowiadanie od Uniwersum oraz wszystkim widzom i fanom za subskrypcje, komentarze i zaangażowanie, ponieważ to Wy motywujecie mnie do dalszej pracy. Rozsiądźcie się wygodnie i wsłuchajcie się w pełnej spoilerów analizę drugiego odcinka Duny Proroctwo. Zarówno Zgromadzenie Żeńskie, jak i Dwór Imperialny są w szoku po tym, jak Kasza i Pruvet Richeze zostali spaleni. Na Valaha 9 przybywa siostra Nazir, która jest jednocześnie lekarzem Akademii Medycznej Suka, żeby znaleźć przyczynę samozapłonu Kaszy. Na jej czole widnieje charakterystyczny tatuaż w kształcie rombu, taki sam jaki nosił dr Wellington Yue w pierwszej części Duny. Jest to znak uwarunkowania imperialnego, któremu poddani byli wszyscy absolwenci szkoły medycznej. Został on opracowany po to, by doktorzy nie mogli szkodzić ludziom, a jedynie im pomóc. I było to pokłosiem działań poprzednich dyrektorów Akademii, Elo Bando i Ori Zomy. Ale powstanie o tym oddzielny film. Tula jest roztrzęsiona tym, co stało się z Kaszą. A plotki rozchodzą się po całej szkole, ponieważ nie da się jednoznacznie wskazać przyczyny spalenia, wiadomo, że jego źródło pochodziło wewnątrz ciała. Przy okazji poznajemy nazwisko Kaszy, które brzmi Jinjio i od razu skojarzyło mi się z jedną z najbardziej wpływowych postaci dżihadu butleriańskiego, czyli z wielkim patriarchą Iblisem Jinjio. Pokrewieństwo mogłoby tłumaczyć, w jaki sposób dostała się na dwór imperialny i zaskarbiła przychylność imperatora jako prawdomówczyni, jednak jej nazwisko zapisuje się inaczej niż Iblisa. Czy to zupełnie dwie inne rodziny, czy niedopatrzenie ze strony scenarzystów? Podobny kazus do Desmonda Harta i admirała Umberto Harta, o czym wspomniałem w poprzednim odcinku. Tymczasem Valia Harkonnen otrzymuje informację o identycznej śmierci Pruveta Richeze na Salusie Secundusie i postanowiła razem z siostrą Teodozją wyruszyć na dwór imperialny, by osobiście załagodzić sytuację, ponieważ jej plan połączenia rodu Korinów z Richeze wisi na włosku. Podjęła również decyzję, żeby protegowana Tuli, czyli Lila, przeszła agonię, rytuał przemiany w Matkę Wielebną po zażyciu rosakańskiej trucizny. Wszystko po to, by dzięki wglądowi do innej pamięci Lila mogła dowiedzieć się więcej o przepowiedni Rakeli. Okazuje się, że jest jej potomkinią. Tula jest bardzo sceptyczna, ponieważ Lila nie jest gotowa na przyjęcie śmiertelnej trucizny. Valia jest jednak nieugięta i uważa, że Arafel, czyli Armagedon, dzieje się na ich oczach i potrzebują więcej wskazówek. Na Salusie Secundusie załamany Lord Ferdinand Richeze rozmawia z imperatorową Natalią, która sugeruje, że za atakiem mogła stać myśląca maszyna, która należała do chłopca. Musi uważać na słowa, ponieważ flota balist stacjonuje na orbicie Salusy Secundusa, gotowa w każdej chwili do ataku. Imperator Javico nie zjawił się osobiście, by udobruchać mężczyzny, ponieważ rozmawia z Desmondem Hartem, który bez ogródek przyznał się do ataku, za co został aresztowany, a imperator chce ukryć ten fakt w tajemnicy. Widzimy nowe zastosowanie efektu Holtzmana, tego samego, którego używał Baron Harkonnen w swoim pasie dryfowym, który umożliwiał mu poruszanie się czy przez żołnierzy Harkonnenów na Arrakis. Tutaj używany jest do unieruchomienia więźnia. Tula tłumaczy Lili, czego oczekuje od niej matka przełożona, będąc całkowicie z nią szczera. Tłumaczy, na czym dokładnie polega proces przemiany w Matkę Wielebną, czyli zwalczeniu trucizny i zneutralizowaniu jej na poziomie komórkowym, co umożliwia długi trening, kontroli nad własnym ciałem i umysłem. Trucizna jest śmiertelna i nie ma na nią żadnego antidotum, a organizm, który znajduje się na skraju śmierci, odblokowuje pamięć genetyczną wszystkich żeńskich przodków akolitki. Są to ukryte świadomości, które w sposób losowy kontaktują się z Matką Wielebną, a Lila liczy na to, że dzięki przemianie nie tylko przysłuży się zgromadzeniu, ale pozna także swoją matkę. Tymczasem Shannon Richeze, starsza siostra zmarłego Pruveta,
nawiązuje romans z imperialnym bękartem, Konstantinem Corino, który wyjawia jej, że widział, jak gwardia jego ojca razem z mistrzem miecza Keiranem Atrydą prowadzili Desmonda do aresztu i stawia, że ma coś wspólnego z całą sprawą. Ona tymczasem wyjawia kochankowi, że Ferdynanda nie interesuje tyle co tron, co władza nad Duną. Richeze dobrze przewiduje, że Arrakis będzie stanowiło prawdziwe źródło władzy, nie zaś sam tytuł imperatora. Jawiko wyjawił żonie Natalii, że Desmond przyznał się do zabójstwa, Pruweta oraz Kaszy i że ma zamiar wydać go Ferdynandowi. Natalia przekonała go jednak, że Desmond może okazać się przydatny i nie powinien tak łatwo wydawać potencjalnego przyjaciela swoim wrogom. W nocy przed rytuałem agonii Lila rozmawia z inną akolitką, siostrą Emilin, która wyjawia, że jej rodzina brała udział w bitwie o Corin przeciwko ostatniej inkarnacji Omniusa około 120 lat wcześniej. Walczyli oni u boku Rainy Butler, potomkini Sereny, od której zaczęła się krucjata przeciwko myślącym maszynom. Wytłumaczyła jej, że śmierć w imię ludzkości jest najwyższym poświęceniem i nie boi się jej, ponieważ jej świadomość przeżyje w innej pamięci. Jest to małe wprowadzenie do uniwersum i bardziej mrugnięciem oka do fanów niż do nowych widzów, ponieważ Raina była przywódczynią kultu Sereny Butler, który ewoluował w antytechnologiczny ruch Butlerian i wywołał wojnę domową w Imperium. Następnie widzimy, jak Tula eksperymentuje na własną rękę z rosakańską trucizną, prawdopodobnie po to, by osłabić jej działanie i zwiększyć szanse na przeżycie swojej protegowanej. W końcu widzimy liniowiec Gildii Kosmicznej, na pokładzie którego do stolicy Imperium przybyła Walia i Teodozja. Tymczasem Shannon wyjawiła ojcu rewelacje uzyskane od Konstantina i ten jawnie zagroził imperatorowi, że jeśli nie wyda Desmonda, zrzuci Jawiko z tronu. W idealną porę pojawia się niezapowiedziana Walia i widać, że cieszy się szacunkiem wszystkich obecnych na imperialnym dworze. W ciągu 30 lat przewodzenia zgromadzeniem żeńskim odbudowała jego utraconą pozycję, załagodziła spór i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce osobiście. Gdy Richeze opuścili dwór, Walia poprosiła o przesłuchanie Desmonda, mimo że Jawiko utrzymywał, że nie więzi żadnego człowieka odpowiedzialnego za spalenie Pruweta. W końcu dochodzi do konfrontacji słownej między Walią a Hartem. Ten również wyjawia całą prawdę o swojej mocy, nadanej przez Czerwia, i że widział w Kaszy nieczyste intencje, dlatego ją spalił. Walia zażądała kary śmierci na żołnierzu, ale imperialna para odesłała ją i kazała, by zatrzymała te rewelacje dla siebie. Keiran Atryda, mistrz miecza rodu Corinów, wydaje się skanować za pomocą urządzenia pałac imperialny, a następnie udaje się do nocnego klubu, który odwiedził w pierwszym odcinku, jak się okazuje, na spotkanie ruchu oporu. Okazuje się, że fremeńska barmanka, Mikela, również jest jego częścią, a Keiran jest przedstawiony jako potomek słynnego bohatera, Voriana Atrydy, o którym już na dniach wydam osobny materiał. W trakcie dialogu ujawnione są motywy ruchu oporu, który jak zwykle walczy z niesprawiedliwością społeczną i opanowaniem Lansradu przez bogatych oportunistów i możnowładców. Nie jest to jedyna prawda, ponieważ Mikela nie jest jedynie fremenką, ale i akolitką Zgromadzenia Żeńskiego i wypełnia ona rozkazy Walii Harkonnen. To Zgromadzenie Żeńskie odpowiada za ruch oporu, jak i za ataki na żniwiarki imperialne na Arrakis. By udobruchać Jawiko, który zaczął oponować Zgromadzeniu, potrzebowała nazwisko rebelianta i kobieta wystawia jej Keirana Atrydę, któremu notabene nie ufa. Walia wydaje się być zaintrygowana, ponieważ, jak wiedzą ci, którzy przeczytali wielkie szkoły Duny, nienawidzi ona Atrydów z całego serca. Potem jesteśmy świadkami końca romansu między wspomnianym mistrzem miecza a Ines Corino, która wyjawia mu, że gdy była mała, rebelianci porwali ją z pałacu, a jej brat Konstantin, który nie mógł się im przeciwstawić, też kazał im się porwać. Następnie ich rodzice zatuszowali całą sprawę, by nie pokazać słabości wysokim rodom Landsradu. Imperatorowa Natalia udała się do aresztu i zaoferowała wolność Hartowi w zamian za pomoc w rozwiązaniu problemów imperialnej pary. W końcu dochodzi do jednego z najciekawszych momentów odcinka, procesie agonii, któremu poddała się Lila.
spotyka się w swoim umyśle ze swoimi przodkiniami, co nie było dotychczas pokazane, na przykład w Dune części drugiej, gdy Jessica poddała się tej samej próbie. Wydaje się, że opanowują jej umysł, co w mojej ocenie jest wprowadzeniem do ekranizacji Mesjasza Dune czy Dune części trzeciej. Alia Atryda, nienarodzona siostra Pola, gdy była w łonie matki, ta przeszła agonię przyprawy razem z nią i otrzymała wgląd do innej pamięci. Niestety jej umysł i świadomość nie wykształciły się, przez co ego jej przodków zaczęły ją opanowywać, stając się czymś, czym Bene Gesserit nazywają paskudztwem lub abominacją. Jeśli Lila przeżyła przemianę, najprawdopodobniej będzie opętana przez swoje przodkinie, przede wszystkim Doroteę, która zginęła z rąk Wali. Zanim jednak straciła świadomość, przekazała słowa proroctwa od Rakeli: kluczem do zagłady jest istota, która narodziła się dwukrotnie. Raz we krwi, raz zanurzona w przyprawie, zjawa pełna blizn. Czy mowa o Desmondzie Hart? Wiele na to wskazuje, ale czy na pewno? Czy nie jest to odniesienie do tyrana, czyli boga imperatora, który również narodził się dwa razy? Wracamy na imperialny dwór i Ferdinand Richese, który oczekuje wydania więźnia, zostaje podpalony przez Desmonda. Javico oszczędził go i rozkazał powrót do domu, oraz by zachował w tajemnicy to, co się wydarzyło. Być może w ten sposób imperator chce zasiać ziarno strachu wśród Landsradu, że posiada żołnierza o nadnaturalnych mocach, który może zagrozić każdemu. Dziwię się jedynie, że Korinowie nie dostrzegają, że Hart może być bronią obosieczną i że on też musi mieć swój cel, póki co zbieżny z umocnieniem władzy imperialnej. Ale czy zawsze tak będzie? Dochodzi do konfrontacji Wali z Desmondem, ponieważ matka przełożona przybyła do pałacu, by wyjawić informacje o zdradzie mistrza miecza Atrydy. Hart zbywa ją, tłumacząc, że jej usługi nie są już potrzebne, a ta rozkazuje mu za pomocą głosu, by zabił się w taki sam sposób jak matka wielebna Dorotea przed wieloma laty. Hart opiera się bez problemu i, jak się okazuje, chciał poznać największy lęk matki przełożonej, którym okazuje się utrata wpływów. Sam wyjawił jej, że jego celem z kolei jest pozbycie się wszystkich sióstr zgromadzenia żeńskiego jako największe zagrożenie dla imperium i zostawia zszokowaną kobietę, choć mógł ją przecież zabić. Widocznie, zanim będzie chciał tego dokonać, będzie próbował zdyskredytować zgromadzenie żeńskie. Scena ta jest bardzo istotna w kontekście odkrycia prawdziwej tożsamości i źródła tajemnej mocy mężczyzny. Odsyłam wszystkich zainteresowanych do mojego filmu na ten temat, ale w tym miejscu uzupełnię go o najnowsze informacje. Z biegiem lat, w uniwersum Dune, głos stanie się powszechną umiejętnością zakonu Bene Gesserit, a jego opanowanie będzie stopniowane. Można będzie nauczyć się odporności na głos do pewnego stopnia i na przykład Gurney Halleck czy Gole Duncana Idaho będą wytrenowani przeciwko niemu. Jednak w czasach przedstawionych w serialu dotychczasową osobą, która oparła się głosowi Wali Harkonnen, był Vorian Atryda. Miał on naturalną odporność oraz silną osobowość i psychikę, dzięki którym oparł się rozkazom Wali. Przemawia to za moją teorią o tym, że w rzeczywistości Desmondem Hartem będzie Vorian Atryda, który przejął jego tożsamość. Z drugiej strony, jak wytłumaczyć, że przeżył atak czerwia? Choć samo nagranie mogło zostać ukartowane, co było już robione w przeszłości, kto inny mógł oprzeć się głosowi, skoro same akolitki zgromadzenia żeńskiego nie potrafią się mu oprzeć? Myślące maszyny, roboty, z wyjątkiem cymeków, nie miały ludzkich mózgów ani umysłów, więc naturalnie głos na nie nie działał. Czy może to być Erasm, pierwszy niezależny robot? Wątpię, ponieważ zginął on na krótko przed powstaniem Gildii Kosmicznej, a jego inkarnacja w tamtym czasie prawdopodobnie była z dala od Imperium Korinów. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o drugim odcinku Dune Proroctwo. Moim zdaniem zaczęło się w nim dziać trochę więcej. Staliśmy się świadkami przemiany w Matkę Wielebną od kuchni, widząc, z czym muszą mierzyć się akolitki, oraz odkryliśmy, że Desmond Hart jest odporny na największe moce Wali Harkonnen. Z drugiej strony dostrzegam, że serial może podobać się bardziej fanom twórczości Briana Herberta i Kevina J. Andersona niż widzom, którzy znają Dune jedynie z adaptacji Denis Villeneuve'a lub czytelnikom, którzy uznają tylko oryginalne kroniki Dune Franka Herberta. Mam nadzieję, że się mylę i wyniki oglądalności zadowolą HBO,
i w przyszłości The Universum będzie rozszerzone o kolejne adaptacje i nowe dzieła. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i pozostaje nam czekać do kolejnego poniedziałku na nowy odcinek Dune Proroctwo. Tymczasem zapraszam Was na moje inne filmy, które pozwolą Wam zagłębić się w świat wykreowany przez Herbertów oraz Andersona i przede wszystkim pamiętajcie, przyprawa musi płynąć.